uczestnika małego jest przewidziana nagroda. Bardzo ciekawa. Wiele niespodzianek. Jeśli chodzi o rewitalizację miasta, to chodzi o znalezienie tych jeszcze obiektów, między innymi tych obiektów, które służą społeczeństwu, a które wymagają poprawy, które wymagają modernizacji. Centrum Wiedzy, które jest skierowane do wszystkich, ale szczególnie do tych grup aktywnych. Założenie jest takie, żeby każde pokolenie znalazło tutaj coś dla siebie. Ale robimy ukłon w kierunku dzieci. Dzieci tutaj będą miały Centrum Wiedzy po lewej stronie, z dużymi przestrzeniami, z komputerami, z multimediami. My zdawaliśmy sobie sprawę, że nasza biblioteka, nasz budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, który znajduje się w obiekcie tutaj niedaleko na Sądowej, to nie jest ideał, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze ambicje. Ale biblioteka to jest duża aktywność również w dziedzinie kultury. To są różnego rodzaju warsztaty, to są wystawy, to są spotkania z ciekawymi ludźmi. No a dzisiaj Państwo z biblioteki muszą poprowadzić ten festiwal. Proszę Państwa, czeka na nas moc atrakcji, a na początek z niecierpliwością Pan, który z okazji tego wydarzenia napisał wiersz. I Panu pierwszemu oddamy głos. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam Panie Prezydencie. Skoro Pan Prezydent zaprosił mieszkańców miasta na tę zabawę i udział w konkursie i w festynach, zdecydowałem się o taki szczególny wiersz. Pan Prezydent przedstawił tutaj nam suche fakty, jak to będzie się odbywać, do czego będzie posłużyć. Ja w sposób humorystyczny w kilku zdaniach postaram się króciutko to podsumować. Biblioteka, czyli coś nowego. Wysłużony nasz dom Mieszko, koleżanko i koleżko, na kultury pójdzie stronę. Wszystko już postanowione. Pan Prezydent ze swą świtą ma okazję znakomitą, by dla miasta kochanego znów zbudować coś nowego. Bolesławiec to nie Grecja, z biblioteki jest dyrekcja. Chociaż wierszem nic nie zmienię, wszystkich tutaj nie wymienię. Z mieszkańcami dziś spotkanie ma objaśnić to zadanie, że powstanie biblioteka, ludność na nią tęsknie czeka. Znowu w mieście coś nowego, koleżanko i kolego, na tym kończę, no i basta. Wielki ukłon dla władz miasta.